Słuchacie radia UWMFM. Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę. Poradnie słucham. Proszę się uspokoić, po kolei. Słyszy pan głosy, tak? No i dźwięki też. Ciekawe, ciekawe. A jakie? A rzężą, syczą, dyszą, nie dają spać. Niech się pan nie denerwuje, to nieuleczalne jest, ale da się wytrzymać. Musi pan po prostu posłuchać specjalistów. No, Zakład Patologii Dźwięku we czwartki od 22 do północy. Same ciężkie przypadki. Zaprasza Kazimierz Walkwasa. Dobry wieczór, mina godzina 22 w Radio UWMFM, czas na Zakład Patologii Dźwięku. Nazywam się Kazimierz Walkwasa. Do godziny 24 zapraszam na dużo, dużo, dużo muzyki metalowej. No nie tak dużo, bo będzie dużo słowa o tejże muzyce. W pierwszej godzinie zapraszam na rozmowę z redaktorem naczelnym codziennika metalowego, czyli takim ciekawym zjawisku, które jakiś czas temu pojawiło się w internecie. Codzienna gazeta metalowa, którą dostajecie codziennie o 6 rano, jak wstajecie, gdy natura was wzywa. Tam już codziennik czeka. A w drugiej godzinie toruński Mag i ich najnowsze, bardzo ciekawe dzieło Pod krwawym księżycem. Porozmawiam z członkiem grupy, tak więc jest czego słuchać, a dodatkowo, ponieważ bardzo się słuchaczom podobały nasze przeciwności, nasze pary przeciwne sobie, to jedna para trafi, która nie zmieściła się tydzień temu, a bardzo mnie korciła, trafi teraz na początek Zakładu Patologii Dźwięku. Będzie to szwajcarski Koroner, można powiedzieć legendarny zespół trashowy, który legendarnie opowiada, że w końcu nagra nowy album, z czego już sami się śmieją, ale tak podobno pracują nad nowym. Ostatni wydali w 93, to był album Green, którego posłuchamy. Wspaniały album, odjazd w stronę progresywnego trashu, tak to nazwijmy, i technicznego oczywiście. Przewspaniały album, który uwielbiam, a zaraz po nich młodziaki ze Śląska, czyli Gallower, ich najnowsza epka Eastern Witchcraft, która też bardzo mi się podoba, i chyba najstarszy członek Gallower to się dopiero urodził w tym roku, co oni wydali płytę Green. No i oni o czymś takim jak progresywny i odjechany gdzieś tam trasz nie słyszeli. Sięgają do korzeni tego, z czym na początku się chociażby zespół Koroner mierzył. Tak więc takie dzisiaj połączenie, które mam nadzieję pokochacie z dwóch stron, na początek Zakładu Patologii Dźwięku 12 stycznia 2023 roku. I will cross my skull when I
Halo, halo, czy się słyszymy? Tak, jak najbardziej. Dobry wieczór. Dzisiaj gościem, pierwszym gościem Zakładu Patologii Dźwięku jest anonimowy redaktor, twórca i redaktor naczelny codziennika metalowego, który, dobrze pamiętam, będzie zaraz miał już rok. W dniu jutrzejszym mamy pierwsze urodziny. O proszę, to przyznam szczerze, że bardzo spontanicznie się z tobą umówiłem. Nie wiedziałem, że trafiam w tak zacny i chwalebny moment. Pierwsze urodziny to nie rurki z kremem, ani nie osiemnaste, gdy człowiek już jest znudzony tymi urodzinami. To racja, chociaż muszę też przyznać, że zapomniałem zupełnie o tych urodzinach. Przypomniało mi się tak naprawdę przez wczoraj, więc ten czas chyba też za szybko leci. Tak więc gratuluję z okazji rocznicy i wytrwałości, bo codziennik ukazuje się we wszystkie dni powszednie? Tak, staram się, żeby ukazywał się we wszystkie dni robocze w roku. Oczywiście nie do końca to w ubiegłym roku wyszło z różnych względów, z różnych przyczyn. Początkowo udawało mi się utrzymać te 5 dni w tygodniu, potem było trochę gorzej. Teraz póki co jest całkiem nieźle i faktycznie ten rok jest codziennie. Materiałów ci nie brakuje? Materiałów jest tak naprawdę aż za dużo, a staram się usłyszeć najpierw wszystko to, o czym napiszę, albo chociaż znać cokolwiek, wiedzieć cokolwiek o tym, co piszę, więc nie, materiałów jest aż za dużo, brakuje mi czasu. No dobrze, to w takim razie powiedz, ile czasu anonimowemu redaktorowi zajmuje przygotowanie codziennika? Na początku starałem się to policzyć i wychodziło mi na to, że około 4 do 5 godzin. Szczęśliwie w trakcie pracy nad tym zdążyłem już sobie pewne rzeczy usystematyzować. Zakładam, że w tej chwili jest to pomiędzy 3 a 4 godziny. Być może troszeczkę krócej, być może dłużej. Zależy od tego, jaki materiał tak naprawdę też opisujemy, co recenzuje. Jest różnie, ale no, troszeczkę czasu to zajmuje. Dobrze, pojawiła się liczba mnoga w twojej wypowiedzi, tak więc czy redakcja składa się z większej liczby osób? Nie, redakcja jest jednoosobowa, tak naprawdę liczba mnoga pojawia się bardzo często. To był na początku taki żart, który chciałem zrobić, on niekoniecznie chwycił, tak na dobrą sprawę, ale gdzieś mi to tam w głowie zostało. Co prawda w pierwszych 100 numerach codziennika była osoba, którą serdecznie pozdrawiam, która mi pomagała w korekcie i redakcji. Mam nadzieję, że słyszy teraz te słowa. Ale nie chciałem jej dłużej tym obciążać, więc zostałem na polu walki sam. Dobra, powiedz, skąd pomysł w ogóle na codzienną prasę metalową, która no, na pewno specjalnie ukazuje się o 6 rano, codziennie, czyli wtedy, gdy natura, część osób już wzywa i każe im się budzić. Tam już czeka na nich gotowy, świeżutki, dostarczony prosto do ten, jeszcze ciepłej od kołderki rąsi, codziennik metalowy i zaczynamy dzień nie od wojny na wschodzie, a od wojny w głośnikach. Odpowiedziałeś po części sam. Zazwyczaj czytam o metalu, ale nie tylko, wiadomo, podczas jakiej czynności, o której godzinie rano. Więc ta godzina 6:06, o której on się ukazuje, jest spowodowana tym, żebyśmy wszyscy mieli co czytać i żeby to nie była właśnie wojna na wschodzie podczas oddawania klocka. A jeśli chodzi o sam pomysł, żeby on ukazywał się codziennie, to jest to pomysł tak naprawdę bardzo stary. Ja wpadłem na ten pomysł mniej więcej w roku 2014. W momencie, kiedy szukałem pracy, miałem trochę wolnego czasu, siedziałem, wymyślałem sobie różne takie rzeczy i w związku z tym, że kiedyś już wcześniej coś tam o muzyce pisałem, coś tam próbowałem publikować, jednocześnie robiłem kiedyś dawno, dawno temu swego rodzaju webzina. I tak jakoś to powstało, ten pomysł dojrzewał przez lata, dojrzewał, aż w końcu tak bardzo chyba mi się nudziło, że uznałem,
to czemu nie teraz? I tak trwa to już rok. A skąd pomysł na skład, że to będzie wyglądać właśnie jak tradycyjna gazeta? To jest właśnie ten pomysł, który urodził się w roku 2014 już. Ja wtedy się nudziłem i korzystając z wolnego czasu starałem się nauczyć trochę obsługi programów do składu, programów graficznych, a że zawsze podobała mi się ta czarno-biała stylistyka, to jakoś tak gdzieś napotoczyłem się na Timesa, jakiegoś Obserwera, gdzieś tam w necie po prostu na grafiki i już wtedy wymyśliłem, jak miałoby to wyglądać, ale musiało swoje w szufladzie, czyli w mojej głowie, odczekać. Okej, okay, tu na sekundkę postawimy kropkę w naszych dywagacjach. Przygotowałeś dzisiaj dla nas trochę muzyki związanej z codziennikiem i jego wydaniami. Na początek Obsidian Hooves, opowiedz coś o tym albumie Illuminating Void. Tutaj tak naprawdę wiele opowiadać bym nie chciał, bo nie ukrywam, chciałem, żebyś puścił ten utwór, bo idealnie zapowie on codziennik metalowy jutrzejszy. Jutro będzie recenzja tego materiału, więc wszyscy zainteresowani będą mogli sobie moją opinię przeczytać, a jednocześnie chciałem zrobić przyjemność chłopakom z wydawnictwa jednego i drugiego, bo jest to wyszło to łączenie przez Morbid Chapel Records i Rotten Tomb Records, o ile dobrze wszystko wymówiłem, więc wszystkich zainteresowanych moją opinią zapraszam jutro do lektury. No to boskie wskazówki. Teraz dostaniecie od Obsidian Hooves. We'll be right back.
Obsidian Hoofs, w zakładzie patologii dźwięku oraz codziennik metalowy. Teraz przed Państwem w osobie redaktora naczelnego oraz myjącego wszystkie kubki w redakcji po wszystkich pracownikach. Halo? Tak, jesteśmy. Jesteśmy. Dobrze. Dobrze, to powiedz w takim razie, codziennik się rozwija. Na początku były newsy, później doszły recenzje, wywiady. Zasadniczo nie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że forma wszystkim kojarzy się od razu z newsletterem i tak naprawdę się od niej nie odcinam, bo oczywiście w jakimś stopniu to jest newsletter i jak najbardziej sam pomysł na rozsyłanie go jest newsletterowy, ale newsy zasadniczo nie były na początku. One gdzieś tam w międzyczasie się pojawiły tak naturalnie. Na początku tak naprawdę była taka luźna publicystyka, raczej moje przemyślenia, takie około muzyczne i muzyczne. Recenzje faktycznie pojawiły się nie w pierwszych numerach, tylko troszeczkę później. Wywiady też pojawiły się tak naprawdę bardzo szybko, a te newsy stały się ze swego rodzaju wypełniacza czymś więcej, bo ja staram się je też redagować, nie tylko przeklejać. Nie chciałbym tutaj nikogo oczywiście krytykować, żadnej innej redakcji i żadnego zina, ale według mnie samo przeklejenie newsa w dzisiejszych czasach to odrobinę za mało. Ja staram się, żeby była tutaj jakaś dodatkowa treść. Ona nie zawsze się udaje, bo czasami mam za mało miejsca, a czasami po prostu tak naprawdę nie mam czego skomentować, bo news jest suchy i informuje tylko, że jakaś tam płyta wyjdzie za pół roku. Mhm. A co planujesz dalej? Bo zacząłeś pisać o modzie ostatnimi dniami. Tak, zacząłem pisać o modzie dzisiaj, to fakt. Tak naprawdę co planuję? Chciałbym, żeby tekstów było więcej na zasadzie, żeby były bardziej różnorodne. Każdy z moich tekstów około muzycznych tak naprawdę jest swego rodzaju komentarzem takiego czy innego zjawiska. Oczywiście tylko z mojej perspektywy, ale staram się je przedstawić możliwie uniwersalnie na zasadzie rozmawiajmy o czymś, a nie piszmy, że coś jest do dupy albo że coś jest mega super. Stąd na przykład dzisiejszy tekst o modzie, który tak naprawdę nie licząc tego dzisiejszego być może faktycznie, bo to będzie kilkuodcinkowy tekst, który faktycznie chciałbym, żeby był trochę szerszym komentarzem na temat subkultury, która według wielu osób już dzisiaj nie istnieje i na temat merchu, który według wielu jest czymś złym, a niektóre osoby chyba troszeczkę za bardzo go gloryfikują. Czasy się zmieniły, dzisiaj prawie nikt katan nie nosi, więc czemu codziennik metalowy nie miałby zrobić katan? A ty nosisz naszywki albo masz telewizor w swoim zasobie? Nie mam. I właśnie dlatego uznałem, że zrobię codziennikową katanę. Redakcyjną. A znaczki? Nie, to nie moje czasy. Aha. Nie, no to właśnie znaczki to jest teraz mnóstwo nosi, tak? Czy ostatnimi czasami? Ja wiem, ale ja też nie jestem aż tak młody, jak niektórzy myślą. Aha, rozumiem. Czyli jakby ominęły cię te czasy. Znaczy, wiesz co, ja jak chodziłem do liceum, to miałem tą wojskową kostkę z naszywkami, tylko że to był ten moment, kiedy jednocześnie miało się naszywkę Burzum i Korna. Tak mieli niektórzy. Albo miało się pacywkę i naszywkę Dżemu i jednocześnie naszywkę Kata. To miałem ja. Kiedyś, dawno temu. No tak, pamiętam, były takie czasy, mnie one też ominęły, bo ja z kolei jestem trochę bardziej starszy. Ale niczego nie straciłeś. Powiedz mi, czyli bardziej interesuje cię od dziennikarstwa, interesuje cię publicystyka. Chciałbyś wylewać siebie i swoje przemyślenia od rana dla innych. Nie, tak naprawdę to nie chodzi o to, czy interesuje bardziej, ale jednocześnie w dzisiejszych czasach, kiedy wszelkiego rodzaju newsy są na Facebooku, same newsy to za mało. Więc od początku wiedziałem, że chciałbym pisać teksty komentujące coś,
analizujące coś, ewentualnie coś przypominające. Na takiej zasadzie, żeby można było o czymś pomyśleć, mimo że się dawno o tym nie myślało. W ten sposób na przykład udało mi się zupełnie przez przypadek razem z czytelnikami odkopać tłumaczenia tekstów wydawnictwa Kagra, o ile dobrze się nie mylę, i trochę się z nich ponabijać. Ale to... Ja jak przyznam, że to ja załapałem się na te czasy, że kupiłem sobie parę książeczek z tłumaczeniami tekstów. Takie się kupowało w sklepie muzycznym, była książeczka i tam były tłumaczenia tekstów, na przykład płyty jakiejś Slayera albo Megadethu na przykład. Znaczy widzisz, ja się na to nie załapałem i teraz na Allegro też mi się tego nie udało kupić. Ale całość wyszło od tego, że jak robiłem jakiś czas temu wirtualne zakupy, to sprzedający oprócz płyt, które mnie interesowały, miał też w śmiesznie niskiej cenie właśnie takie małe książeczki, tylko z innego wydawnictwa i uznałem, że dobra, ja muszę to po prostu sprawdzić. I był pretekst do napisania tekstu. No tak, czyli życie podsuwa najciekawsze pomysły. Zawsze. Okej, współpracujesz też z innym, z wydawnictwami i z tym, czyli udostępniasz im swoje łamy do promocji swoich wydawnictw, czy samych siebie? Tak, jest kilka wydawnictw, głównie polskich, które przysyłają mi materiały do recenzji. Są też zespoły, które coś tam podsyłają i jest kilka wydawnictw, do których sam się dobiłem, bądź też nie. Gdyż jak już wielokrotnie chyba wszędzie, gdzie tylko mogłem, komentowałem, no niektóre wydawnictwa nie odpowiadają na maile tak małych żuczków jak codziennik metalowy. Niestety. No cóż, takie życie bywa. Tu na chwilę postawimy kropkę. Na szczęście z każdym dniem mocniejsi, silniejsi. Teraz będzie komendant, który przygotowałeś na dzisiejszy wieczór. Tak. Tytanowy młot. To będzie Tytanowy Młot, czyli tytułowy utwór z najnowszej płyty, która będzie miała premierę za tydzień. A przygotowałem go dlatego, że to jest właśnie jeden z tych zespołów, do którego wydawcy udało mi się dobić. Wydawca na grubo ponad miesiąc przed premierą wysłał mi cyfrową promkę i pozwolił z samym zespołem chwileczkę porozmawiać. To jest rzecz, która zdarza mi się rzadko, więc uznałem, że czemu nie. A poza tym to naprawdę dobry kawałek i dobra płyta. No to jedziemy. Yeah.
to opowiedz, jakie ty masz doświadczenie w mediach. Kto cię uczył tego rzemiosła, tworzenia tekstów na potrzeby prasy codziennej? Troszeczkę bierzesz mnie pod włos, ale dobra, przyznam, z wykształcenia jestem polonistą i wybrałem sobie na studiach specjalizację redaktorsko-medialną. Więc tak na dobrą sprawę, czegoś pewnie nauczyłem się tam, ale tak zasadniczo reszty nauczyłem się, głupio, bo się zrymuję, nauczyłem się sam. Czytając, czy to ziny, czy to webziny, czy oficjalną prasę, czy rzeczy zupełnie niezwiązane z muzyką i czytając książki. Po prostu. A twoja praca wymaga również dużo samoograniczenia, bo musisz zmieścić się w tak zwanej szpalcie, która co prawda w internecie jest rozciągliwa do granic możliwości, ale ty chyba trzymasz się w wyznaczonej jednej strony, tak? Tak, w internecie jako takim skład nie byłby tutaj ograniczony, ale u mnie ta ilość konarków, tak na dobrą sprawę, jest bardzo ograniczona, więc zaczynając pisać jakiś tekst, z góry muszę sobie zaplanować, ile on mniej więcej miejsca zajmie, albo ile miejsca minimalnie musi zajmować. Więc tutaj w jakiś sposób faktycznie jest to ograniczone, ale po tych 12 już miesiącach, tak jak się rzekło, troszeczkę się tego nauczyłem, trochę się samo zdyscyplinowałem, a jednocześnie mam tak naprawdę możliwość przerzucania tekstów z jednego dnia na drugi, bo szczęśliwie większość rzeczy, które ostatnio się dzieje, można o tym napisać innego dnia, można napisać za tydzień, delikatnie tylko redagując tekst tak naprawdę, ale słusznie zauważyłeś, że trzymam się jednej strony i w jakiś sposób jestem tutaj miejscem ograniczony. Najtrudniej jest przy wywiadach. Niektórzy bardzo, bardzo się rozpisują. Wtedy jest fajnie, czytelnik ma co czytać, ale ja za cholerę nie mam jak tego złożyć i gdzie wkleić zdjęcia. Przy wywiadzie z misterem z traumy, czyli pierwszym wywiadzie, jaki dla codziennika zrobiłem prawie rok temu, nie miałem nawet miejsca, żeby wkleić lead, więc zostaliśmy przy jednym zdaniu, tak na dobrą sprawę. Czyli reguły są bardzo twarde i nie ma możliwości od nich obstępstw. Czy redagujesz wtedy wypowiedzi swoich rozmówców? Wiesz co, tutaj jestem tak naprawdę w jakimś stopniu konserwatywny i staram się ich nie redagować. Raczej jest to kwestia tylko korekty. Czasami coś trzeba poprawić lub delikatnie zmienić, żeby to się lepiej czytało, ale nie, staram się tego nie robić. A jeżeli robię, zresztą czy robię, czy nie robię, jestem też nauczony, nie wiem w sumie gdzie się tego nauczyłem, że tekst wywiadu to się wysyła do akceptacji, więc tu każdy będzie wiedział, co tak naprawdę zostanie opublikowane. Czy z gadułami robisz tak jak w mediach, czy w telewizji, czy w radiu robią, kończ pan, bo się czas antenowy kończy? Z jednym człowiekiem tak zrobiłem, przeprowadzałem wywiad, nie powiem z nim, żeby nie było, przeprowadzałem wywiad standardowo, tak jak to robię, czyli pisemny, wysyłam pytania, dostaję odpowiedzi, ale tutaj też uznaliśmy, że żeby to się kleiło, żeby była jakaś rozmowa, to będzie moje pytanie, jego odpowiedź, moje następne pytanie, tak żeby to sobie jakoś pociągnąć. I tu widząc, w jakim kierunku to zmierza, że tego tekstu byłoby mnóstwo i że moglibyśmy rozmowę ciągnąć jeszcze długo, najzwyczajniej w świecie napisałem w pewnym momencie, że musimy kończyć i że strona nam się nie domknie. Niestety. No tak, twarde prawo, ale prawo i takie reguły sobie codziennik przyjął. Dużo masz zaskórników, tekstów, które możesz wykorzystać od tak? Nie, tak naprawdę nie ma ich za dużo. Staram się mieć przygotowane recenzje na tydzień do przodu i ewentualnie jakiś większy tekst albo dwa na tydzień do przodu. Ale zasadniczo tekstów gotowych nie ma dużo.
jednak tutaj trafiasz w sedno. W tym roku uznałem, że będę sobie planował teksty na 3-4 miesiące do przodu. Część tekstów, które się ukażą, tak na dobrą sprawę mam zaplanowane na cały rok. One nie są napisane, ale są zaplanowane, że tego i tego dnia coś się pojawi. Tu łatwo się domyślić, że to są po prostu wzmianki rocznicowe i różnego rodzaju wydarzenia, o których już wiemy, że będą miały miejsce. Ohoho, czyli z takiej zabawy ad hoc przerodziło się to w dosyć mocno zorganizowany plan. A z tego, co mówisz, ile godzin ci to zajmuje dziennie, czyli no dosyć mocno wypycha ci to czas wolny od pracy zawodowej. Nie ukrywam, że tak, i faktycznie musiałem zrezygnować trochę z innych zainteresowań, ale z drugiej strony dzięki temu bardziej powróciłem do zainteresowań muzycznych. Rozumiem, zrezygnowałeś z rodziny, dzieci, został ci tylko metal, pisanie i praca od rana do wieczora. Praca została, rodziny, dzieci nie mam, chociaż samotnym człowiekiem nie jestem. Zrezygnowałem z seriali i gier wideo. O proszę, to rzeczywiście są plusy, plusy dodatnie tego. Jak najbardziej. Tego wszystkiego. Gratuluję pierwszej rocznicy pisania. Mam nadzieję, że będziesz miał wiele kolejnych rocznic, a ilość słuchaczy, ilość czytelników będzie wzrastać w tempie wykładniczym i nie będziesz się mógł od nich i płyt, i recenzji odgonić. Dziękuję ci za życzenia i mam nadzieję, że faktycznie będzie kolejna rocznica i kolejna, chociaż jak na razie zaplanowałem sobie po prostu, że oby do numeru 666, czyli tak mniej więcej na koniec przyszłego roku. Zobaczymy, jak to będzie, choć Necros Christos zaplanował 3 albumy, po czym się rozwiązał. Jak pomyślał, tak to zrobił. Ja nic nie myślałem, jak przychodziłem tu do anteny i lata lecą, a ja cały czas tutaj. Wiesz, z drugiej strony można zawsze być jak Kiss i grać od wielu, wielu już dekad swoją pożegnalną trasę. Można. Ja na szczęście się żegnam tylko raz w tygodniu o 24. A teraz przed Państwem będzie debiutański album wrocławskiego Wepar, A Station Through Torture. Pamiętam, ten duet kiedyś w zakładzie się już pojawił. Nie wiem, czy rozpoznacie, że tutaj jest wokalistka. W każdym razie jest death metal i polecam, sprawdźcie sobie tą muzykę. Fuck the way they fight.
Wepar z Wrocławia i ich debiutancki album Ascension Through Torture, wydany własnym sumptem. Sprawdźcie sobie, bo słucha się tego całkiem przyjemnie. Teraz będzie jeszcze jedna para, która była przygotowana na zeszły tydzień, ale nie znalazła niestety miejsca, a że to są bardzo świeże albumy, obydwa, choć nagrane obydwa w zeszłym roku, to dopiero teraz miały swoją premierę.
Mowa o ukraińskim drucie i Hate Forest. Obydwa, choć drut to jest pełny skład zespołu, Hate Forest to sam Roman Sajenko, to obydwa zespoły łączy podobna melodia, którą Roman cały czas gra w różnych swoich zespołach i słychać tam jego nutę. No a tu podane w dwóch zupełnie innych formach. Drut to liryka, to taka muzyka pełna przestrzeni i stepowa taka, i melancholii, a Hate Forest to brutalny atak black metalu i zdecydowania. Aha, pozdrawiam fanów Zakładu Patologii Dźwięku z Olsztyna i innych miast, którzy słuchają teraz, a czasem nawet dzwonią. A my jedziemy dalej z muzyką, bo już za chwilę w drugiej godzinie Zakładu spotkanie z toruńskim magiem. Na początek listopad. We'll be right back.
dobrych rękach. Yeah.
Obydwa wydawnictwa Osmose Productions, obydwa skomponowane przez, między innymi przez Romana Sajenkę, Drut i Hate Forest, bardzo nowe wydawnictwa, tak? Bardzo nowe wydawnictwa, a nagrane w 2021 jeszcze przed wojną. A teraz pora na drugi ważny element dzisiejszej audycji, czyli spotkanie z toruńskim magiem, który dla Piranha Music wydał właśnie swój drugi album Mag 2 pod krwawym księżycem. Muzyka nietuzinkowa, więc warto na chwilę przy niej przystanąć i posłuchać, co jeden z twórców ma do niej, o niej do powiedzenia. Zaczynamy od utworu W tym domu wszystko było stare. Mag.
Moim i Państwa gościem jest Konstanty Mierzejewski, wokalista zespołu MAK. Witam w Zakładzie Patologii Dźwięku. Dobry wieczór, witam Ciebie, witam radiosłuchaczy. Bardzo mi przyjemnie gościć w audycji. No, a mi również miło mieścić, gościć tak znamienitego gościa, bo album jak najbardziej znamienity, co widząc w internetach i na waszym fanpage'u, nie jest tylko i wyłącznie moim wrażeniem, ale też i wielu innych. Czy cieszy cię taki obrót sprawy, czy też spodziewałeś się tego i nie jest to dla ciebie zaskoczenie? Nie, oczywiście, że nigdy się człowiek tego typu rzeczy nie spodziewa. To znaczy, oczywiście praca jest zawsze obliczona na tego rodzaju efekt, tak? Natomiast rzeczywistość lubi, że tak powiem, konfrontować. A opinie są różne, nie wszystkim się podoba. I to też jest w porządku, bo jakby się podobało wszystkim, to bym się zaczął zastanawiać, dla kogo tak naprawdę jest ten materiał. Ale rzeczywiście tego pozytywnego odzewu jest bardzo dużo i no cóż, no serce rośnie. No tak, zaczęliśmy utworem W tym domu wszystko było stare i w takim domu podobno ten album nagrywaliście. To opowiedz, jak on powstawał. Rzeczywiście. Czy stary był stół nagraniowy i sprzęt do nagrywania też? A nie. To wszystko było jednak pewnego rodzaju fuzją nowoczesności i starodawności, tak? Dom był rzeczywiście stary i umiejscowiony na odludziu, choć trzeba tutaj przyznać, że nie wyglądał tak jak ten z tekstu utworu, który przed chwilą poleciał. Był całkiem wygodny i ciepły, nocami szczególnie. Natomiast tak, no dało się, patrząc czy to na powałę, tak, to się powała chyba mówi na to, co jest pod sufitem, czy na to, co na przykład wisiało na ścianach, dało się zdecydowanie wyczuć to, że jest to miejsce z troszeczkę innej epoki. I troszeczkę przecież tak jest też z naszą muzyką, która zapożycza bardzo wiele tak z wynalazków sprzed lat 50. Przecież, choć nie tylko oczywiście, ale mam czasami takie wrażenie, że granie metalu, zwłaszcza w tych takich bardziej tradycyjnych, powiedzmy, formach, to troszeczkę podobna już się staje konwencja jak steampunk. Mhm. To znaczy... Gracie w sztery, które już dawno zostały nagrane, tylko w innej kolejności. Tak, można tak powiedzieć, ale na tyle ożywczo to wychodzi, że udaje nam samych siebie się oszukać i wychodzi z tego coś, co nam się podoba i kiwamy z aprobatą głowami nad efektem własnej pracy, a potem jeszcze przychodzi ktoś i twierdzi, że to też jest świeże. No, MAK jest, trzeba przyznać, dosyć świeży, bo choć gra rzeczywiście muzykę, która, tak jak wspomniałeś, wywodzi się z tych sprzed 50 lat, no to jest w tym wiele smaczków. Jednym z tych smaczków jest twoja teatralna zabawa w opowiadanie historii i w sposób, nie wiem, teatralny, to... Dobrze odczytuję to? Wiesz co, ja... Rozmawiasz sam ze sobą, jak King Diamond tak miał w zwyczaju też odgrywać na niektórych swoich albumów rolę, tak? Tak, to prawda. I akurat King Diamond jest bardzo, bardzo dużą inspiracją dla tego projektu. Ja osobiście wolę nawet jego niż Mercyful Fate. Można powiedzieć, że oczywiście te jego albumy są
w jakimś sensie przerysowane, ale to się świetnie opowiada i zresztą zobacz, jak zajrzysz sobie do wkładek jego albumów, no to przecież, o ile dobrze pamiętam, to Abigail ma komiks na przykład, tak, który opowiada, czy też dopowiada całą historię, którą na albumie da się usłyszeć. I to jest absolutnie, absolutnie fantastyczne. Ja rzeczywiście czasami, można powiedzieć, prowadzę tam ze sobą dialogi, ale jest to troszeczkę jakby spowodowane, nazwijmy to, materialnymi ograniczeniami, a troszeczkę to wynika z tego, że miałem w życiu okazję przeczytać trochę literatury opartej na dialogu i jakoś tak nauczyłem się prowadzić te, nazwijmy to, emulacje dialogu we własnej głowie. Dlatego łatwo było mi sięgnąć zarówno w sferze, powiedzmy, doboru środków literackich, jak i środków wyrazu już potem dla tekstu w muzyce, żeby właśnie tego rodzaju dialogi oddać. Bo ty opowiadasz różne historie, nie opowiadasz jednej historii, jak to robił King Diamond. Na tym albumie to nie jest album koncepcyjny, tu są różne historie, prawda? To są różne historie, ale w pewnym sensie jest to album koncepcyjny, choć nie w tym znaczeniu, nazwijmy to, storytellingowym. Bardziej chodzi mi o pewien klucz, wedle którego te historie zostały dobrane czy też skonstruowane. To w tym sensie jest to absolutnie album koncepcyjny, bo są nawiązania do jedynki. Nie wiem, czy miałeś okazję zajrzeć do wkładki. Nie, jeszcze nie miałem. A, no to tam jest troszeczkę o tym, napisałem taki krótki tekst na temat sequelowości. I w tym sensie jest to album koncepcyjny, że jest to sequel. Mhm. No dobrze, czyli drodzy słuchacze, Maga trzeba słuchać po całości. Teraz będzie akuszerka, a my za chwilę wrócimy do naszej rozmowy i będziemy kontynuować. Pokazał ci kwiaty zła, albo po prostu, że nie.
rzucają się w niemiłosnych uściskach. Wyją rozrozniałe, szarpią wściekle. Zasięg pomocnej dłoni znacznie rośnie, gdy jest przyczepiona do elastycznej macy. Więc wołasz, wołasz nowymi organami. Moim Państwa gościem jest wokalista zespołu MAK, Konstanty Mierzejewski. Rozmawiamy o ich najnowszym albumie Pod krwawym księżycem. Dobrze, wspomniałeś, że nagrywaliście nie w typowym studiu nagrań, tylko w pewnym starym domu. Czyli ktoś ten dom wam użyczył? To był jakiś dom, którym ktoś kiedyś mieszkał, czy też letniskowy? W jaki sposób przetworzyliście go na możliwość nagrania albumu? To był dom, który był zamieszkały kiedyś. Nie jest to domek, który jest wynajmowany letnikom. Jeśli chodzi o adaptację pomieszczenia, to tutaj całą, można powiedzieć, pracę wykonał nasz perkusista Emil i Paweł Sagan, który jest również wymieniony w książeczce, a bardzo, bardzo dużą pomoc w nagraniach nam zaoferował. I właśnie w taki sposób udało się cały dom właściwie zaadaptować, tak? Bo było to pomieszczenie większe, w którym zostały nagrane instrumenty oraz można powiedzieć w sieni. Zrobiliśmy sobie reżyserkę, tam też nagrywałem wokale. Wszystko zostało nagrane tam na miejscu, nie było żadnych dogrywek post factum. Mieszkaliście też tam? Mhm. Czyli można powiedzieć, że mieliście luksusowe warunki, niczym niegdyś Led Zeppelin, tyle że no, nie był to pałac gdzieś na angielskiej wsi, a gdzieś tam na Kujawach. No, nie do końca, ponieważ nie na Kujawach, ale na Kurpiach. Akurat tak, to jedna rzecz. A druga, jeśli chodzi o, powiedzmy, komfortowość warunków, to można powiedzieć, że ja miałem troszeczkę status prima balleriny. Chłopaki z różnych względów postanowili się nieco przemęczyć, za co też jestem bardzo, bardzo wdzięczny. A
ale tak, bardzo, bardzo było przyjemnie i na pewno jakby trudno porównać taką sytuację, gdzie możemy sobie rano usiąść, patrząc, prawda, na zielone drzewa i trawnik i wypić sobie poranną kawę, do sytuacji, w której dojeżdżamy do jakiegoś studia każdy ze swojego domu i tam na miejscu jakby próbujemy wejść w cały ten czarodziejski stan umysłu. A w jaki sposób, dlaczego tam? Czy ze względu na to, że właśnie, żeby się odciąć i stworzyć ten wyjątkowy stan ducha i umysłu, czy też tak po prostu wyszło, że tam pojechaliście i wtedy się przypadkowo stworzył ten stan? Nie, to wiesz, jakby tu nie ma mowy o przypadku, bo adaptacja całego pomieszczenia, to, żeby też zabrać cały sprzęt ze sobą i tak dalej, to było pewnego rodzaju wyzwanie logistyczne. Myśmy docierali jakby na kilka środków transportu do tego miejsca, więc można powiedzieć, że ulegliśmy chwilowemu rozproszeniu po to, żeby finalnie móc się skupić. Więc tak, to było zaplanowane dosyć szczegółowo, nawet powiedziałbym, i bardzo, bardzo dobrze to wszystko wyszło. Tak, okazało się, że to jest właściwa strategia. I akustykę te dawne miejsce miało odpowiednią? Jak najbardziej. Wiesz, czy to nagrywali na setkę, czy też po kolei każdy ślad był nakładany? Wszystko było na setkę. Wszystko było na setkę. Tam było kilka rzeczy jakby dogrywanych w poście, ale też tam na miejscu. No na przykład jest w tryk-traku słyszymy, tak? Dwie ścieżki gitary chociażby. A gitarzystę mamy jednego, prawda? Więc można powiedzieć, że tutaj mamy mały wgląd, prawda, za kurtynę, tudzież do wnętrza kapelusza. Wszystko zostało zrobione tam i ma, myślę, bardzo mocno w sobie atmosferę tego miejsca oraz można powiedzieć okolic, bo postanowiliśmy również wystawić mikrofony na zewnątrz i to również był bardzo dobry ruch. Który zbierał wasze dźwięki z zewnątrz, czy też zbierał dźwięki natury? To i to. Na przykład te świerszcze, które słychać na początku utworu, w tym domu wszystko było stare, to nie jest żaden sample z banku, tylko to są prawdziwe świerszcze stamtąd. Czy wokale też były nagrywane na setkę, czy podczas grania instrumentów, czy też po prostu one były nagrane w siedlach później? Nie, ja takich rzeczy nie robię. Kiedyś nagrywaliśmy z zespołem Duna album The Very Best of the Golden Hits i to był jedyny raz, kiedy zdecydowałem się na taki manewr i już nigdy więcej go nie powtórzę. Nie wiem, czy nie zabrał mi 2 lat życia. Jak Mac pracuje nad muzyką? Czy promysły powstają w domu, czy też wszystko jest wałkowane na próbie jam session i tak się to wykuwa? Pracujemy razem nad utworami. W sensie to jest tak, że często jest przyniesiony jakiś zrąb na próbę. Natomiast te utwory takiego kształtu, jak jest to dostępne, tak na płycie nabrały dzięki naszej wspólnej pracy. A teksty powstają później, czy też jakby muzyka już powstaje pod wpływem tekstu, który będzie? Nie. Ja teksty piszę zawsze mając już ułożoną linię wokalną. Więc to jest... jakby zawsze pilnuję tego, żeby najpierw wyliczyć sobie, można powiedzieć tak, akcenty i liczbę sylab i następnie na tym pracuję. Nigdy w drugą stronę, ponieważ są zapewne autorzy, tak, którzy potrafią w ten sposób pracować. Ja sobie tego trochę, prawdę mówiąc, nie wyobrażam. Jakby ja potrzebuję
też zinternalizować głos, który w danym utworze powinien się pojawiać, żeby też zrozumieć, co ten głos powinien przekazywać, nie? Bo czasami tak jest, wiesz, słuchasz sobie jakichś na przykład mądrych ludzi, ale mają piskliwe, wysokie głosiki i tak dalej, albo na przykład słuchasz, słuchasz, prawda, czułych wyznań wydawanych przez jakieś takie po prostu ochrypłe, prawda, zdarte alkoholem gardło. Okej, może tutaj to nie jest tak, tak powiedzmy, nie ma takiej dużej rozbieżności, ale jest coś w tym, że czasem pewne treści z pewną, nazwijmy to, otoczką dźwiękową brzmią komicznie i tego rodzaju komizmu akurat staram się uniknąć. Czyli rozumiem, że pierw jest matematyka, później są emocje, a na koniec jest tekst. Oczywiście, no trzeba wszystko sobie policzyć. Aha. No, czyli zimna kalkulacja i chłodne podejście, co, gdzie, jak, a nie co mi się wydaje. No, bardzo, bardzo ciekawe. Jakie plany dalsze promocyjne, bo album już trochę ma, ale wy się chyba dopiero z tym rozpędzacie, co? Mamy ogłoszony już koncert 25 lutego w Warszawie w klubie Hydro Zagadka z grupami Wi oraz Grief Christ. Bardzo, bardzo ten drugi projekt, bardzo, bardzo ciekawy, bardzo cieszę się, że będą otwierać ten wieczór i niewątpliwie będę chciał zobaczyć, jak to wszystko na scenie wypada. Jeśli chodzi o dalsze plany, nie mogę jeszcze zbyt wiele zdradzić, ale mogę powiedzieć, że będzie można nas zobaczyć na kilku scenach i to raczej tych większych. Fantastycznie. No to cóż, pozostaje nam... A jakiś teledysk będziecie robić? Nie mogę jeszcze za dużo zdradzić, ale myślę, że jeszcze w tym roku jak najbardziej również jakiś nowy klip nasi adepci zobaczą. Tak więc w Magu będzie się dużo działo, będzie dużo magii. Czegoś nie możemy zdradzić, to możecie się domyślić. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę i poświęcony czas. Dziękuję również. To była bardzo duża przyjemność być gościem Zakładu Patologii Dźwięku. I cóż, no, pozdrawiam również słuchaczy. Miłego wieczoru życzę. A teraz przed Państwem Nekromanta z najnowszego albumu Maga Pod Krwawym Księżycem.
ludzie składają na poduszkach swe udręczone głowy. Stuk. Stuk. Tok. Buk. Obrok. Szczurołap idzie z wodem. W swych plecach. Stuk. Stuk. Do drzwi. Nekromanta mu otwiera. I zaprasza.
I tak dobrnęliśmy do końca Zakładu Patologii Dźwięku dzisiejszego. Ja dziękuję za uwagę. Nazywam się Kazimierz Walkwasa. Zapraszam na kolejny Zakład Patologii Dźwięku za tydzień. Podcast oczywiście do odsłuchania będzie pod postem audycji, a playlista też się za chwilkę ukaże. Na dobranoc Mespirming, czyli islandzki zespół, który niedawno w ten poniedziałek odwiedził Kraków. No, niestety trochę nie było czasu, żeby tego albumu posłuchać przed ich wizytą w Polsce, no ale myślę, że świetnie sobie poradziliście bez Zakładu Patologii Dźwięku. A kto sobie nie poradził, to teraz usłyszę tytułowy utwór z tegoże bardzo dobrego albumu. Do usłyszenia, cześć, za tydzień w Zakładzie Patologii Dźwięku. Zostawiam was z Islandczykami.